Siema, piona! Patrzcie to. Przyszła przesyłka z Gimoto. Przyszły opony. Do quada i do bety. O, jak pan się niespodziankę uszykowali. Jadę do wulkanizatora. Jestem ciekawy tej niespodzianki tutaj. Oj, żebym wlepek nie pogniótł. Wlepki idą na dół. Ile tutaj tego ładowania. Mam nadzieję, że wszystkie opony wejdą mi. Na razie w becie wymienię tylko tył. Tą wymienię. To jest... Co tu mamy? A to jest meceler. Może tą bym wymienił. Ta jest... Michelina. Wolę jeździć na kole tą oponą. Wiedziałem, że to nie będzie szybko. Zapieczone od piachu. Na pewno się ucieszą na takie brudne koło. O, Ford pakowny, bo kombi to wszystko wejdzie. Dużo wejdzie, spoko loko. Spiesz się, Bleku. Te trzeba załadować jeszcze. Łocie, panie. No, czyli... Te trochę zjechane już są z opony. To są... Razory. Dobra. Po dwie i pójdzie. Tu wszystko siedzi, patrzcie, jeszcze bym drugi komplet tu wrzucił naprzód. Tu jeszcze też miejsce jest. Jestem ciekawy, co tutaj mi tutaj dali. Co tu jest? Nie mam pojęcia. Jakieś kalendarze chyba. Chyba coś dla widzów. Tak mi się wydaje, chyba na konkurs na Instagrama. Dobra, wszystko mam. Oj, dzisiaj się będzie działo. Na jutro oponki nowe wlecą. Test będzie Raptora na nowych oponach. Powiem wam, że przede wszystkim będę jeździł szutry Raptorem, ulica, na żwirownię. To tak nie będę go chciał brać. Raczej takie lekki teren. Chciałem wam przypomnieć, że na Gimoto macie kod rabatowy Black Opso 23 z małych, minus 10% na wszystko. Czyli jakbyście chcieli takie opony jak Bleku ma, to macie z rabatem 10%. No i w ogóle co potrzebujecie do quada, do motocykla. Na miejscu zobaczę, co w tej paczce jest, co to za gadżety przyszły dla widzów, dla was. Na Instagramie konkurs zrobię. W poniedziałek idę na kurs ładowarki, koparki. Odcinek nagram. Ciekawe, czy sobie poradzę. Dobra, jedziemy, bo wymiana 5 kół, to tak szybko to nie pójdzie. No i jestem. O, temperatura 1 stopień, Erdgum. Idę się zapowiedzieć. O, chłopaki się śmieją, czyli mają mniej roboty. Idzie jak z płatka ten montaż opon. Teraz Mikołaj bierze na motocykl. Sunfy, nawet mam opis, która prawa, która lewa. Panie. Tylko, że prawa dało od środka, czy... O ja. A te będą w rezerwie do palenia gumy na imprezy. Bardzo miękka jest. Taka, jaką chciałem. Może na gumę będzie lepiej. Sprawdzę, przetestuję.
Te są na felgach z niskim profilem. Tamte, które mam teraz założone, są z wysokim. I tu będzie lepiej siedział. 0,5 mam napompowane przód. Tył 0,5. Tak, przód też 0,5. Jest. Mita super soft, podwójny. Z podwójną linią zieloną. Pierwszy raz taki mam. A ta będzie jeszcze wykorzystana do jazdy na kole. A tu mam właśnie prezenty dla Was. To może pokażę, co tutaj jest. Tutaj są na pewno kalendarze. Słuchajcie, będzie konkurs na Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie. Robię Wam konkurs na Instagramie. Właśnie na te rzeczy. Co to jest? Tu są kominy na pewno, to już widzę. Zimoto. Motocyklista. Książeczka serwisowa, ale o co chodzi z tą książeczką serwisową? Przegląd, ewidencja, klocki. O, taką książeczkę ktoś może zgarnąć i sobie tutaj wszystko opisywać. Ewidencja przeglądów, olej silnikowy, zestaw napędowy, co było wymieniane. Dane właściciela pojazdu. Dobrze, to jest takie coś. Smyczki. Smyczki. O, zapalniczki. Gimoto. Co jeszcze tutaj jest? Jeszcze coś jest. Wlepy Gimoto. A tutaj coś takiego większego. A, i tutaj takie opaski. Do... O, kurczę, takie by mi się przydało, pod kluczyk, pod klucze, zawieszka. To jest dla Was, właśnie na Instagrama, na konkurs. Oczywiście od siebie też jeszcze dołożę. I chcę jeszcze pokazać Wam ten kalendarz. Jest, kalendarz 2023 z Hondą. Z motocyklami Suzuki. Słuchajcie, taki kalendarz też do zgarnięcia na Instagramie. Ładny. Ładny. No i oczywiście od nas wlecą też kalendarze, czyli będziecie mieli z Gimoto gadżety, smyczkę, zawieszkę na klucz, książkę serwisową, zapalniczkę, wlepy, komin i od Bleka kalendarz, wlepy i plakaty, czyli takie duże trzy paki. Jadę teraz montować, ściągnę też przód i zaraz zawiozę jeszcze przód. Chłopaki akurat mniej mają pracy, czyli wezmą mnie od razu, czyli jutro na miejscówkę będę miał opony przód i tył wymienione. Może będzie tam trochę błota, to będzie przetestowane od razu. No i dzisiaj będę montował te opony nakłada od razu. Jestem ciekawy, jak to będzie trzymało. No, na takie zimne dni, taki super soft, to jest fajna sprawa. Cały czas opona jest miękka, poddaje się. Czy na szutrze, czy na... Nie wiem, jak na błocie. Zobaczymy. Chociaż błoto teraz takie jest, no, można powiedzieć, przymarznięte. W nocy mamy minusy. W dzień jest trochę na plusie, tam plus jeden. Ale przy gruncie zawsze jest zimno. Ale mówię, jutro pojedziemy na miejscówkę i przetestuję. Przód ściągnięty. Jadę, ale wiecie co? Wezmę, jak przywiozę, założę, to jadę tym sprzętem na myjnię, bo to kurde, powiem Wam, że taki usyfiony to nie może być. O, słomki czerwone na to by się przydały. Stasiu, do Ciebie temat. I podnóżki Glaca Quart, polecam.
400 na hasło Black Opsa. I leci koło. Ale mam ochotę wypróbować te opony nowe. A, ktoś pytał, czy założę szosówki do tego. Dokłada. Nie, nie założę. A dlatego, że już kiedyś miałem i miałem wypadek właśnie na tych szosówkach i już nigdy nie założę, bo to głupawki się niby dostaje, a one nie są takie wcale bezpieczne na kładach. Kład to ma naprawdę duże przyspieszenie, dużą moc od dołu i różne rzeczy mogą się przydarzyć. Także ja już to doświadczyłem, w rów wylądowałem, kłada skasowałem. Wiecie co, i będziemy testować Raptora 250. Kuba, no oczywiście ja też, Tomek, w ogóle chcielibyśmy zrobić takie wyścigi LTZ-a kontra Raptor. Czyli ja bym musiał na Raptora wsiąść, bo jestem cięższy od Tomka, żeby to takie w miarę wiarygodne było. Tomek na LTZ-ę i zrobimy sobie pod garażem taki wyścig krótki, który jest szybszy, który ma lepsze przyspieszenie. Ale wyjadę. Chociaż na chwilę, chociaż coś wyrwać na kółko. Wy to macie ze mną przechlapane. W leku ciągle tylko to kółko i kółko. No tak, no lubię to, no co mam. Jeden lubi to, jeden lubi tamto. Każdy lubi co innego, no po prostu. Ktoś lubi driftować, ktoś lubi szydełkować, ktoś lubi stopale robić, ktoś lubi podjazdy robić, ktoś lubi po torze jeździć, ktoś po lesie, ktoś po polach, ktoś po szutrze. Są tacy, co lubią błoto, a ja lubię jazdę na kole. I tyle. Chłopaki tak szybko robią, już odebrałem. Tak siedzi. Tu jest pojedynczy soft, czyli też to, co chciałem. Czyli zwykły soft. Gadam, jakbym się znał, nie? Ale dzisiaj mam dzień, co? Cały czas latanie za oponami. Wymianki, to, tamto, nie, no jest naprawdę fajnie. W kładzie bardzo mi zależało na oponach, właśnie softach do moich treningów jazdy na kole. No i z niskim profilem, żeby po mieście było fajnie. Na tych wysokich po asfalcie się bardzo, bardzo źle jeździ. Taki jest nadsterowny kład. A na tych miękkich niski profil, nie, no to będzie już Kozak, będzie się działo. Jadę wymieniać. No i czekajcie, w poniedziałek konkurs będzie na Instagramie na te gadżety z Gmoto. No i pamiętajcie, macie kod rabatowy na Gmoto, na opony, na części, na wszystko do waszego kłada, do motocykla. Spodobają się wam takie opony, jak Bleku ma założone, no to śmiało macie 10%, czyli wbijajcie na Gmoto. Elo. Muszę założyć koło, bo potrzebuję dwa stojaki, żeby kłada podnieść, żeby założyć te, wymienić opony. Ośka skręcona, teraz zaciski. Jakbyście kiedyś to robili, to zaciski równomiernie trzeba skręcać. Czyli dociągać pomału każdą ze stron. Wy jak jedną dokręcacie,
druga się luzuje i tak na przemian. Aż do skutku. Jest. Oj, baterię trzeba wymienić, bo lada moment się skończy. Może ja sobie wyrwę coś z Gimoto? Jest więcej, słuchajcie, tych na klucze dokładów do motocykla zawieszek mam więcej, czyli na live'ach jeszcze będę mógł to rozdawać. Czyli u mnie zmiana. Odsłoniłem go, kurczę, jak ten biały ładnie odbija. Fajnie. Fajna ta oklejna jest. I leci koło. O, polecam te nakrętki długie. Zwłaszcza pod ten klucz udarowy. Te aluminiowe, no to kurczę, nie wytrzymują. I co? W dobrą stronę założyłem bieżnik? Czy w złą? Teraz jeszcze tylko wystarczy z ręki dociągnąć bez stojaków. No i u Blacka też zawieszka wleci. Wbijajcie na Instagrama. Na konkursie będzie można zgarnąć takie gadżety z Gimoto. Widz jeszcze pytał odnośnie smarowania tutaj przodu. Jeżeli chodzi o te kalamitki, jak często smarujemy? No ja ci powiem tak. Jeżeli jeżdżę tak jak teraz jest zimą, to praktycznie no nie smarujemy. Musiałem baterię wymienić, bo siadła. Nie dokończyłem. O słuchaj, no tak, jak zimą jeździmy, no to tak jak teraz jest, no sucho, nie jest mokro, no to praktycznie no co, no mogę jeździć i nie smaruję. Tam jest cały czas ten smar, ta wod. A jeżeli chodzi na przykład latem, czy tam po szutrach jakieś jeździsz, jest sucho, dużo kurzu, czy tam piach się kurzy, no to trzeba no tak co dwa wyjazdy przesmarować to, żeby po prostu wbić nowy smar, a żeby ten stary z tym syfem po prostu wyszedł, nie? Bo tam no dostaje się tego wszystkiego. A tak jak teraz, no to, no to nie potrzeba tego smarować. Ja ostatnio kiedy smarowałem, nie wiem, z miesiąc temu. I pewno dopiero na wiosnę, jak coś tam po jakichś szutrach się pojeździ. I ten włącznik muszę zrobić. Blaszki mi się tutaj pokrzywiły i po prostu muszę celować, żeby go odpalić. Widzicie? Gdzieś tutaj. O! Jak trafię, to jest ok. Just how makes me wanna make.
No i tak, słuchajcie, wszystko już porobiłem. Pożegnam się z wami. Elo, czekajcie na konkursiaka z Instagrama, z Gmoto. I wkrótce testy nowy wokół. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.